Siema widzowie, dzisiaj sobie pogramy troszkę w gierkę, która się nazywa Tarisland. Jest to w sumie takie dosyć klasyczne MMO, bym powiedział, tylko że w takiej nowej formie. Bo to będzie gra międzyplatformowa i będzie na PC oraz na telefonach. I teraz tak, mamy aktualnie drugie zamknięte beta testy, czyli CBT-2 i mamy aktualnie dostępnych 9 klas, 2, 4, 6, 8, 9 klas, z czego Shadow Swordsman to jest nowa klasa, która weszła teraz w tych testach, i Phantom Priest to jest też nowa klasa, która weszła w tych testach. Także prawdopodobnie ja bym sobie przetestował tego Shadow Swordsmana, on całkiem spoko wygląda, także sobie zrobimy. Sony, kupyk, play. Działa czy nie działa? Działa. Także zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj. Każda klasa. Dobra, to sobie skipniemy. Dobra, jestem już w mieście. Jestem już w mieście i mamy kościka na zabicie Wolf King Silver Tuffa. Czyli prawdopodobnie jakiegoś mini bosika tych wilków tutaj. O, i on jest tutaj, mamy go. Cyk, dawaj. Ogólnie mechanika mojej postaci jest taka, że ja nakładam trutkę. Tutaj mam poisona i później trójką tak jakby to wybucham, nie? Nakładam staki tej trutki. I im więcej mam nałożonych tych staków, tym większy damage później zadaję. O, patrzcie jak łatwo poszło. Mamy nowego itemka. Czy on mi się założył od razu? Tak, założył mi się. Wolf Meat też dostałem. No i co? I teraz muszę wrócić tutaj, do miasteczka. Czy mogę się tam jakoś tepnąć? Chyba... O, mogę się tepnąć, super. To giga fajne, że można się tak tepać. Więc... oddajemy kościka oczywiście. Albo buty, albo ring. Wezmę sobie buty, bo daje ukryta. Dobra, mam 4. level. I tutaj mamy kolejnego kościka do oddania. Tu miałem 5 tych tygrysów właśnie do zabicia. O, Dexterity Belt. Pyk, mamy to. Dobrze. Teraz idziemy tam. Ogólnie też w tej drugiej becie jest PvP, które trzeba odblokować oczywiście. Są dungeony, chyba 4-osobowe. I z tego co wiem, to chyba nawet rajdy 10-osobowe. Ale to się później zobaczy. Na razie idziemy sobie tutaj tego questika oddać. Cyk. O, tu jest ziomeczek. Mamy oddanego questika. I co mam teraz zrobić? Co to jest? Touch. Okej. Dobra, zostałem w Silver Coiny. Gnola atakują i muszę bronić. Dawaj, 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 biegniemy. Pyk, Q to jest szybszy bieg. Dawaj, cyk, cyk, cyk. Teraz tak, cyk, trójeczka, pyk. Jeszcze coś tu jest? Nie, tu już nic nie ma. Tu mamy kolejnego. O, mam AOS skilla dostałem. Fajne. Uuu, jakiś minibosik chyba. Jakiś potężniejszy chłop. Dobra, zaraz sobie z nim poradzimy oczywiście. Idzie, idzie. Dobra, dawaj gościu. Cyk. A i 5. Ile ma HP? Szybko padnie. Cyk, 1, 3. I co? 4, pyk. Łatwo poszło. Teraz tak, oddajemy kościka. Pyk. 5. level. Dostałem neka jakiegoś. Jest system gear score'a też, jak widać w tej gierce. Cyk, pyk, pyk. Exploration questy. Aha, ale jeszcze nie mam czegoś takiego jak skille. Atrybuty. Aha, tu mam level, staty, wszystkie itemy. Dobra. 60 metrów. Idziemy do ziomeczka pogadać z nim. Zobaczymy, czego on tutaj chce. Pyk, oczywiście skipujemy sobie to. Dobra. I co, mamy wejść? Tak. Chodzimy sobie tutaj. Tutaj FK, tu znowu gadamy. Kościk gotowy. Szybkie kościki. Aha, i mamy mounta. To jest mącik, tak? Tak. Poka. Aha, i to samo poleci, okej. Okay. Ciekawe, czy też będę mógł mieć latającego mounta. Skill screen. O! Mamy skille. Te skille możemy sobie upgrade'ować. I każda postać dzieli się tak jakby... Każda klasa dzieli się na dwie podklasy. Dodatkowo tutaj mamy duel i cunning. Jak tak każda klasa ma dwie podklasy, nie? Więc patrząc na to, że jest chyba 8 czy 9 tych klas, każda ma dwie podklasy, no to troszkę tego jest, nie? Trochę buildów można porobić. Attack Potion, dobra, mamy to. I tu mamy chyba Dungeona. Czekajcie, ja sobie wezmę tego WPK. Czy go mam? Nie, możliwe, że go mam. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. O, i tu już jest Dungeon. Mamy pierwszego Dungeona. Kurde, tu nie mogę wejść. Czekajcie. Gameplay. O, i to są Dungeony, nie? To jest pierwszy Dungeon i tych Dungeonów jest sporo. Teraz w update'cie też chyba weszły nowe Dungeony, które zostały dodane. I te dungeony są oczywiście czteroosobowe. Dobra, to wchodzimy sobie do tego dunga. Tutaj oczywiście wszystko mamy rozpisane, guide, core mechanizm, boss skill, strategia na to. Więc dajemy start challenge, znalazło nam graczy innych i się ładujemy teraz do tego dungeona. I zobaczymy, co tu będzie. Dobra, jesteśmy w dungeoniku. Oj. Dobra, czyli to... Tego musimy unikać. O, on sobie przeszedł po tym, okej. Okay. Ja tam chyba nie chciałem po tym przechodzić. Dobra, mamy Demon Spidery. Oczywiście są tu też systemy combo, tak jak już mówiłem, nie? Że nakładam te staki, po czym tak wybucham te staki i to jest tutaj wszystko ładnie opisane. I wiadomo, tam każda postać ma inne kombosy, nie? W tym update'cie też doszły dwa rajdy PvE. Dwa rajdy PvE doszły, na 10 osób są te rajdy. I tak jak wcześniej wspominałem, jest też PvP. Ale to... Na razie trzeba wbić level, żeby się dostać na PvP. Tutaj nas ziomeczek healuje oczywiście. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy Attack Potion. To może użyję go? Robię największy damage. Także koks. Oj. Ale biją trochę, nie? Te mopki. Cyk. I cyk. Czwóreczka. Pyk. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe, jak długi jest ten dungeon. Zaraz powinien być chyba bossik. Zobaczymy. O, jest chyba bossik. Uwaga. Ta. Spider Queen. Dobra, mamy to. Dawaj tego Spider Queena. Dodge? A, bo tam jest, okej. Okay. Te bossy też mają różne swoje mechaniki, nie? Różne skille. To nie do mnie. Jeśli nie na mnie. Dobra, i trójeczka, pyk. Full stacki miałem nabite. Aha. Jujko trzeba rozwalić. Dawaj, dawaj. Nic teraz. Druga faza. Puka. Co jest w stanie? Aha. Dobra, dostałem heala. Aha, trzeba na to stawać, okej. Okay. Czaję. No dawaj. Dobra. Aha, i tu jeszcze minionki są. Mam jakiegoś ulta pod ósemką, cyk. Dawaj. Dobra, git. I co, będzie bosik już, czy jeszcze nie? O, jest znowu bosik. Dobra, cyk. A, powinien zaraz paść. Jeszcze nie mam staków nabitych. Dobra. Bosik padł. I mamy nagrodę. Oczywiście zrobiłem największy damage, wiadomo, Twin Blade. Czyli zrobiłem prawdopodobnie... Dobra, i wychodzimy. Zdałem brońkę, dzięki której będę robił jeszcze większy damage. Dobra, pyk. Mamy jakiegoś stownika. Okej. Mamy 8 level. Reputation Shop. A, tu jest reputacja. Mamy system reputacji. O. Jestem mącika pierwszego. Za reputację. Spoko. Gdzie ja muszę iść teraz? Taki kawał muszę iść, jo pierdziele. No dobra, a jak mam mołta odpalić? Z. O, i tak se możemy jechać, i aż tam muszę jechać. To w sumie tędy muszę wyjechać, pyk. Dobra, no to co, widzimy się na miejscu. Dobra, dojechałem tutaj. I tutaj chyba będziemy sobie gdzieś stateczkiem płynąć. Zaraz zobaczymy gdzie. W głównym mieście takim. Chyba tak. Musimy biec za jakimś ptaszorem. Co to jest E? Aha, jakiś potion. A X? A, daszyk. Okej. Okay. Dobra. Mamy pogadanko. Ty, mam się z nią bić. No to dawaj, bijemy się. Pyk. Pyk. Ale dalej, full stacki nabije. Dostanie hita za całe HP. Cyk. Ty, nie dostała hita za całe HP. Dobra, ona jakaś słaba jest. Giga słaba. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Jakieś stołna ma mi dać. No i mamy drzewko talentów, nie? I każda klasa ma... O, to by było spoko. Każda klasa ma około 40 talentów, które możemy sobie upgrade'ować i z tego robić różne buildy, nie? Mega. Mega spoko to wygląda. A ja muszę te mopki pozabijać, tu zdaje. Okej. Okay. Dobra, padł. Mamy 1 na 3, tu jest drugi. Cyk. Jeszcze jeden mamy tutaj do uwalenia. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy to. Muszę z jakimś duchem pogadać. Gdzie on jest? A tutaj. Poka, poka, poka. Ulala. I gdzieś mnie przeteleportowało. 12 level. Okej. Skille sobie upgrade'ujemy. Perk. Jakiś festiwal. Coś tam. Co jest preview? A, Library of Chaos. Czyli to jest dungeon prawdopodobnie po prostu. No i dobra, mamy to. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie, że jak chcecie zagrać, albo chcecie się dowiedzieć więcej o gierce, to macie link w opisie. Tam macie stronę gierki i wszystko opisane. No, także tyle. Oprócz tego, to co jeszcze mamy? Mamy te rajdy 10-osobowe, mamy dungeony, teraz jak mówiłem wcześniej, w tej becie doszły 2 rajdy PvE, mamy PvP. No i w sumie tyle.